Pytacie o ten samochód. To sytuacja była taka. Jadę. 30 na godzinę jechałem. I jechał też samochód. To odbiłem w lewo. I okazało się, że w miejscu, w którym nigdy samochód nie stoi, bo pan ochroniarz tam nie pozwala parkować, zawsze mówi, proszę stąd przeparkować. To stał. No i też byli ludzie. Więc w prawo nie było jak, w lewo były takie pachołki, to też nie było jak. No to hamuję, jadę prosto i mi samochód wjechał pod inny samochód, taki terenowy X5. Ale tak szczerze, no jest maska, chłodnica, zderzak. Mamy dila, ale nawet. Błotnik, to jest popsuty. Więc nic się nie stało. Ogólnie to było wczoraj. I tak mówię, dobra, nie wrzucam, bo będziecie mi tu pierdolić głupoty. Ale potem mówię, w sumie chuj. Różne rzeczy się dzieją w życiu. Trzeba się negatywnymi też dzielić. I tak jak pan mówił wczoraj, dawaj na poprawę humoru, idziemy do kasyna. No to wziąłem 1000 zł i wygrałem 17. No a to ogólnie ubezpieczenie pokryje, to tam spokojnie. Ale gościu, nie chodzi. Ciastko Supre pożycza mi dzisiaj. Ale dobra. Co będzie? Tylko stawka. Podwyżka dla Kaniewskiego będzie? Znaczy ciastko. Kolega ciastka. Ale ciastko załatwił. Więc tutaj też. Kłaniam się nisko. Aż po same piździsko. Niżej nie mogę, bo zajebię w podłogę. Z takich śmieszniejszych rzeczy, to jak jeszcze nikt o tym nie wiedział poza mną, to pisze do mnie Isamu i mówi, kurwa, samochód popsułeś. Okazało się, że całkiem niedaleko był kolega jego kolegi i mu zrelacjonował całe zdarzenie. No co, najbardziej mi przykro, bo z jednej strony na chuj tam stawali, z drugiej strony została mi zajechana droga, ale jak najbardziej poczułem się tutaj do odpowiedzialności i się przeprosiliśmy z tym państwem, no z tym małżeństwem chyba. Chyba już nic na mnie nie mają. Wytłumaczyłem im, co było na początku, byli zdenerwowani, też bym się zdenerwował, jakbym odbierał samochód z przeglądu. Ktoś by mi przypierdolił samochód, ale no. Jeszcze z takich plusów dodam, że nawet poduszek nie wyjebało, więc odkręcą, co mają wyjebać, wypierdolą to, przykręcą nowe rzeczy, założymy folię neonowy róż. A, zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy. Bo to było wczoraj. Dzisiaj jadę autem, zatrzymuje mnie grupa Speed, dostałem 400 zł mandatu. Ja mam pecha w życiu, naprawdę, ja mam pecha w życiu. Dobra, dwójki nie ma, to jeździmy ósemką. Łódka, plaża, ty, idziemy w stronę słońca, idziemy w stronę słońca. Od Zmierzchu aż po Świn, ja jestem na wakacjach, a ty jesteś gorąca. Ty jesteś gorąca, gorąca, a ja...